Siema widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, zostawcie lajka, subskrypcję, jeżeli tego jeszcze nie robisz, a ja na samym starcie muszę troszeczkę powiedzieć o tym, dlaczego tak późno były odcinki dla tych, co oglądają to regularnie i dlaczego tak się pojawiło ostatnio beznadziejnie. Po pierwsze, raz wyrzuciło mi prąd, a następnego dnia stwierdziłem, że a dobra, nie chce mi się nagrywać, nagram jutro, więc nagrałem jak wstałem, a nie na wieczór, jak to robię zazwyczaj, wtedy wrzucam w nocy. Więc jak wstałem, nagrałem, zanim to się wrzuciło, to już była 22 i wtedy zorientowałem się, że przez jakieś 15 minut nie nagrywałem jebanego dźwięku. No i musiałem tutaj wrzucić to do tak zwanego Adobe Premiere Pro i zmontować ten odcinek, dlatego ten odcinek wyszedł jak wyszedł, bo jest tam dużo dialogów, które po prostu ja zmontowałem. Jeżeli widziałeś, no to wiesz, o co mi chodzi. I zanim to wrzuciłem i zanim to opublikowałem, to był już dzień później właściwie, bo jest teraz 10 rano, a ja to mniej więcej o tej godzinie wrzuciłem teraz. I tak to wygląda, a my oczywiście kontynuujemy sobie historię z Kronik Myrtany, Arholos. Jeszcze raz sorry, że takie odcinki miały być więcej w święta, a wyszło kurwa jak zwykle, jeszcze jest mniej w święta odcinków, zamiast więcej. No nic, trudno się mówi, kolejny odcinek, kolejna przygoda. Kontynuujemy tam, gdzie ostatnio skończyliśmy, czyli mamy misję tego ziomka, którego mieliśmy odnaleźć dla gildii, nie złodziei, tylko gildii kupieckiej. I właśnie zanim idziemy, odnaleźliśmy go ostatnio tutaj i teraz podróżujemy z nim. Na początku zawsze są lagi, jak odpalam gierkę. Mam nadzieję, że z nim podróżujemy. Kurwa, gdzie on jest? A przestań, gdzie on jest? A tu jest, to on, no. Rudy kok ma na głowie. Nakopaliśmy mu i on gdzieś nam zaprowadzi chyba do swojego zleceniodawcy, a coś mniej więcej takiego miało się tutaj zadziać. Więc chodźmy za nim i na samym, ale to chyba nawet spoko, że tak na samym starcie od razu zaczynamy z grubej rury, od razu zaczynamy misem, nie musimy nigdzie biegać. Ja nie muszę się zastanawiać, co zrobić na samym początku. Mogę być nierozgrzany, bo to są mniej więcej moje pierwsze słowa dzisiaj. Chociaż to widzicie, nie! Młody, chciałbyś mi pomóc? No chętnie, tylko zaraz mi się zbaguje mój koleżka. Potrzebuję kogoś, kto przypilnuje mojej książki na czas mojej nieobecności. Jakiej książki? Im mniej wiesz, tym lepiej dla nas obu. Ale możesz być pewien, że twoja pomoc zostanie wynagrodzona. To jak? Kim jesteś? Lepiej, żebyś... No dobra. Przypilnuję twojej książki. Świetnie! Pilnuję jak oka w głowie. Za 3 dni spotkamy się na plaży w porcie. Będę plaża w porcie. A jakby ktoś pytał, to mnie nie widziałeś. Ryzykowne przedsięwzięcie. Dostałem książkę i zgubiłem naszego kolegę. Oczywiście, że to się musiało zadziać. Może poszedł tu tuż za rok. Za róg. No oczywiście, że nie. No i chuj. No niestety, witamy w Gothiku 2. Są sprawy, których nie da się, chyba że tu jest on. Poczekaj, ludzie patrzą. Nie, mam... Jeszcze raz, kurwa. Jeszcze raz, nie, ja muszę wczytać. Nie ma naszego kolegi. Kurwa mać. To ty byłeś? Może tu wbiegłeś? No i dupa, będzie trzeba wczytywać od nowa. A tam jest! To mogę jednak z nim pogadać. Tym gościem, co nas spotkał. No nic, widzowie. Dobra, chodźmy. Trudno się mówi. Myślę, że jeszcze go spotkamy. Widziałem, że tego, że ucięli mu pół twarzy, w sensie tak go obcięli. Dość tej błazenady. Idziesz ze mną po dobroci, czy mam cię zaciągnąć do Ernesto Siwo? Co cię tak śmieszy? Ty i twoja mina. Już za chwilę. Pozwól, że kogoś ci przedstawię. O. Rolf i Jeff. Moi bracia. Bez nich plan zupełnie by nie wypalił. Nie było jednego zbieracza. Tylko 3. Podobnie. Ło. Nie ma tu jak dobrze namieszać ludziom w głowach. Żałuję tylko, że nie widziałem miny Ernesto, gdy ten musiał płaszczyć się przed wściekłym alchemikiem. Z drugiej strony, twoja zupełnie mi wystarczy. Kim jest wasz szef? Kimś, kto przewróci tę waszą gildię do góry nogami. Tak się składa,
że planował tę akcję od dawna. A my po prostu byliśmy idealnymi kandydatami do tego zadania. Dlaczego Ernesto jest dla was taki ważny? A kto powiedział, że chodzi o jakiegoś sprzedawcę nalewek? Zresztą, to już bez znaczenia. Nasz pracodawca wkrótce znowu obsypie nas złotem. I tylko to się liczy. Trzej bracia. Nikt nas... no... sorry. Prawie nikt. Dlaczego mi to wszystko mówisz? Bo zginę. Cóż, zgaduję, że jestem ci to winien w ramach nagrody za twoją spostrzegawczość. Poza tym, jakby ci to powiedzieć? Nie wyjdziesz stąd żywy! No, tak myślałem. Motyw z filmów tak zwany. Ale nic nam nie szkodzi. Mam nadzieję, że sejwik będzie śmigać, bo znowu nie resetowałem kompa. Ale i spoko, informacja jest taka, że nie nagrywam dużą... O kurwa! A przestań! Oj! Dobra, oni nie są tacy mocni, więc jest spoko. Cyk, jeden pad. Nie handlarza, dobra, drugi pad. I kaw trzeci... Przepraszam bardzo, dlaczego kurwa przestępstwo zostało zgłoszone? Bo ich zabiłem? No ale przecież oni chcieli zabić mnie. I dlaczego moje przestępstwo zostało zgłoszone, a tamten chłop napierdala się z jakimś jebanym handlarzem? Co tu się kurwa dzieje? No nic, będziemy musieli zapłacić trochę golda za przestępstwo. A to jest chyba zabójstwo, więc to kurwa chyba będzie solidne przestępstwo, więc warto jest kurwa niestety uważać. Czy oni w ogóle są w stanie się zabić? Nie są, oni się będą bili w nieskończoność, bo obie te osoby nie mają HP. Wyrwać chwosta. Kaw nie oszukał i zapędził w ślepą uliczkę. Chwilę później od strony wejścia przyszli jego dwaj bracia bliźniacy, Rowe i Jeff. Na szczęście udało mi się ich pokonać. Według tego, co powiedział Kaw, od samego początku przekręt był wycelowany nie tylko w interes Ernesto, ale i całego Araxos. Powinienem teraz wrócić do Ernesto i opowiedzieć mu o wszystkim. Także właśnie tam się teraz zamierzam udać. Przy okazji widzę, jesteśmy dość blisko tych koszarów, gdzie płacimy jakby za przestępstwa, gdzie się znajduje po prostu straż miejska. JSM 100%, wiadomo. No ale nic, będziemy musieli i tak zapłacić pewnie tego golda, jeżeli chcemy być prawowitym obywatelem tego miasta. A kurwa, akurat chcemy. Więc chodźmy tędy i tutaj sobie przejdziemy do tych koszar. I myślę, że mam nadzieję przynajmniej, że nie zapłacimy aż tak dużo jak za zabójstwo, bo wtedy to chyba w ogóle nie wiem, czy da się to zapłacić jakby tyle siano, co... za zabójstwo, albo pewnie to będzie jakieś kosmiczne pieniądze, więc mam nadzieję, że... Chyba, że ja trafiłem kurwa handlarza z łuku, dlatego on się wkurwił. Istnieje taka szansa. Rodriś. Nie z bezdomnymi i uchodźcami w slumsach, to jedno. Ale jeśli cię za to nie ukaże w... A więc musisz za... Ile? 50. 50. Chcę... Dobrze, dopilnuję. Dobra, czyli chodzi o to, że po prostu gdzieś go przypadkowo tego handlarza musiałem tym łukiem trafić z takiego daleka, bo niestety tego handlarza mi namierzyło. Chyba istnieje tu przepis, żeby zmieniać targety. Nie wiem, czy to jest Ctrl, może to jest Alt. Wydaje mi się, że taki przycisk ewidentnie istnieje, tylko kurwa ewidentnie nie wiem gdzie i który to jest przycisk. Chodźmy, mamy gildy dość blisko, już to miasto powoli zaczynam znać na wylot. Jest to dobra informacja. Tu powinien być chłop, który sprzedaje obywatelstwa, nie? Który ogarnia obywatelstwa. Kolejka nadal jest, pięknie. No i dobra, i wszystko. Chciałem pogadać z Lorenzo. Nie z Lorenzo, chyba z Ernestem. Ernesto. Jakie idą postępy? Robiłem co mogłem, ale wygląda na to, że Bodowin nie zamierzał. Aha. Chcesz mi powiedzieć, że wynająłem kolejnego partacza? Z roku na rok jakość usług Araxos jest coraz gorsza. Zapomniałem pogadać z Bodowinem. Nie masz co liczyć na nagrodę. Kurwa. Ale swoją drogą dowiedziałeś... Znalazłem... A weź, przestań, zapomniałem o tym, nie chcę. Jeszcze raz, to ja jeszcze pójdę do Bodowina. To jeszcze pójdę do Bodowina. Idziemy, wczytuję tą gierkę, chuj. Po 9 minutach wczytuję i przechodzę te 9 minut na odcinku. Nie interesuje mnie to. Zabijemy tych chłopów. Może nie będę musiał zapłacić nagrody. I dzięki temu od razu znajdziemy tych chłopów, co przewożą nas. I udamy się dzisiaj z powrotem do Silbach. Bo tam mamy kilka ciekawych misji do wykonania. Między innymi pogadać po prostu z Bodowinem. Myślę, że dużo osób nie wiedziało, gdzie jest Bodowin. Szukacie to w tych...
na YouTube bardzo dużo, bardzo mocno jakby odcinek z Bodowinem poszedł do góry. Nie chcę handlarza trafiać, chcę Rofa trafiać, cyk. Dobra, teraz przestępstwo nie zostało zgłoszone, czyli chyba chodzi o to, że ja po prostu z takiej odległości tego handlarza trafiłem. My name is Jeff. Piękny stary memik. Kaw, dobra. Chłopy padły, ale to bandyci. Takich nie szanuję. I teraz chodźmy z powrotem do gildii. To jednak nie będzie 9 minut, to jednak szybciutko pójdzie, ale mnie gardło boli. Znowu, niestety. Mówiłem o tym, że montowałem wczoraj 12 godzin tego rewinda. Jeszcze dzisiejszy dzień i tak idealnie po świętach już kończę. Już jest końcóweczka, tylko jeszcze dopracować. Już bym mógł wypuszczać, ale jeszcze tutaj trzeba dopracować odcinek i będzie zajebiście wyjść. Może jak już tu jesteśmy, to chciałbym zobaczyć z kupcem Ernesto, handlarzem Armanem, karczmarką Helgą lub handlarką Dimą. Może najpierw warto by było z nim porozmawiać, ale z drugiej strony przecież to 10 golda tylko ta podróż kosztuje, więc wydaje mi się, że do Silbach się udamy i tam chyba jeszcze w Silbach mieliśmy jakąś misję dla koneserów. Gildia kupiecka, muszę najpierw osłabić konkurencję, rozumiem. Zaproponował mi rekompensację w zamian za namówienie rybaka Lima do współpracy z gildią. Powinien przebywać na plaży ze zrujnowaną wieżą na zachód od miasta. Czyste ulice, gorączka złota. Winnice Valero w celu pozyskania złota w jednej wypłaty. Powinienem porozmawiać z Hedwigiem, synem niedawno zmarłego właściciela. Winnica znajduje się na wschód od traktatu. Winnica Valerio. Musimy się udać do Winnicy Valerio, do Silbach. Gdzieś jeszcze? Nie wiem. Ale chodźmy do tego Silbach najpierw. Zabierz mnie do Silbach. Albo do Winnicy Valerio. Albo dobra, oddajmy to misję z tym Silbach. Pogadajmy z Bodowinem i stamtąd się udamy w miejsce, gdzie potencjalnie powinniśmy się udać. Chyba, że tu jeszcze jest coś do zrobienia. Przyjęcie do straży miejskiej? Nie. Dzielnica pięści? Nie. Perły wody? Na pewno nie. Pijany przewodnik? Nie. Powiew północy. Składzik na wino winnicy Ryty to chłodne i spokojne miejsce. Bardowi powinno się to spodobać. Możemy go tam odwiedzić. Najemnik powinien kręcić się w pobliżu karczmy. O! Postanowiłem pomóc handlarce Dimie. Mam dla niej odnaleźć jakiegoś sandlera i wyciągnąć od niego jakieś wieści. Najemnik powinien kręcić się w pobliżu karczmy w wiosce Silbach. No to jesteśmy tu. Sandera. Nie pamiętałem, jaka to była misja, ale pamiętałem, że misja jest. To jest karczma w Silbach, tak? Czyli gdzieś tu powinien się ten gościu kręcić? Jeszcze raz, jak on miał, bo ja mam kurwa... Sander. Dobra. Gdzieś tu powinien się on kręcić. Sander. Gdzie to Sander nie jesteś? Idziemy odnaleźć tego Sandera. Dzisiaj mi mózg, kurwa, nie zapamiętuje trzech informacji naraz, także musicie trochę wybaczyć. Sander. To jest Sander, no tak. Ale co ty robisz? Medytacja? Co się dzieje? Jak życie? Bywało lepiej. Okej. Okay. Ty jesteś Sander? Aha, pijany jest. Posłanie z Dimy, nowy wpis. Znalazłem Sandera, ale jest kompletnie pijany. Muszę znaleźć sposób, by postawić go na nogi. Bastian z pewnością ma doświadczenie z takimi przypadkami. Może mi jakoś doradzi. No dobra, tylko gdzie jest teraz Bastian? A, wiem, gdzie jest Bastian. On sobie chyba tutaj sprząta, nie? Słuchaj, Bastian. Potrzebuję czegoś, co ocuci Sandera. Jakieś pomysły? Już dawno nie widziałem, żeby ktoś miał kaca. Ty już od dłuższego czasu proponuję mu przerwę od alkoholu i nawet jakąś darmową porcję gulaszu do przegryzienia, ale nic z tego. Facet wlewa w siebie piwo za piwem, a rano powtarza tylko, że będzie się leczył tym, czym się strół. Jeśli tak dalej pójdzie, to padnie trupem. Nic by mi do tego, gdyby nie to, że jest z gildii. Kto wie, jak zareaguje Lorenzo, gdy dowie się, że jeden z jego ludzi pożegnał się z naszym światem właśnie w mojej karczmie. To jak będzie? Pomożesz mi? Daj mu ten kufel i powiedz, że to jasne węgarskie. Przecież to zwykłe pomyje. No właśnie. Może po tym trunku odechce mu się choć na chwilę żłopać piwo. Poza tym, co innego mogą mieć na kontynencie? Ani winogron, ani chmielu. To piją te swoje pomyje.
trzymaj. Tylko pamiętaj, gdyby się pytał, skąd je masz, to powiedz, że... Zresztą wymyślisz coś. Bylebyś nie mówił, że to ja ci je dałem. Dobra, wcale tego nie słyszy. Piwo! Piwo! Oddam królestwo i koronę za piwo! Masz dla mnie piwo? Harno dla ciebie. Powinno cię postawić na nogi. Dobra. To, że skipuję, kurwa, mam. Co niby jest? Pieni się bardziej niż wściekłe kretoszczury. Jasne węgarskie. Jasne węgarskie. Węgarskie co? Jasne węgarskie. Udało mi się zdobyć butelkę na mieście. Podobno jest dobre na kaca dzięki niewielkiej ilości alkoholu. Skoro węgarskie, to pewnie i sam król je sobie popija. Co mi tam? Nie będę gorszy. Jocie kryńco. Dlaczego wczoraj się tak schlałeś? Raz nie wczoraj zachlałem. Porządnemu najemnikowi nie wolno się już czasami porządnie. O kurwa, ty. Że on wypił. W tej karczmie już kilka Mydło. Dni. A że miałem dość rozmów z wieśniakami, to postanowiłem się trochę rozerwać. Piwo, jakie serwuje ta speluna, smakuje jak orkowe szczyny. Ale lepsze to niż nic. W każdym razie, póki co mam się stąd nie ruszać. I dopóki mi za to płacą, nie będę narzekał. Właśnie chyba... Płacą ci za siedzenie w gospodzie i picie taniego piwa? Widzisz, chłopie? Trzeba umieć się dobrze ustawić. Praca dla gildii kupieckiej nie jest taka zła. Chyba ci już nie płacą, bo ja muszę... Chyba musisz wracać, tak? Czy coś? Na wieści czeka Dima. Czym się zajmujesz? Jako najemnik gildii kupieckiej wykonuję różne zlecenia. Przeważnie naszym zadaniem jest pilnowanie porządku, ochrona kupców i ich interesów. Czasami zdarzy się, że robimy za pośredników i dobijamy targów, tak jak ja teraz, ale człowiek, z którym zostałem umówiony, nie zjawił się. Dima czeka na wieści od ciebie. Cała ona, niecierpliwa jak zawsze. Dla twojej wiadomości, miałem się tutaj spotkać. Chłop gada, jakbym kurwa, jakbym na siebie patrzył. Zabić z nim targu. Jego towary pomogły Dimie w rozpoczęciu. Miałem się spotkać z jakimś rzemieślnikiem. Interesu. Problem polega na tym, że czekam na niego od kilku dni i nadal się nie zjawił. Nie wiem, czy się rozmyślił, został pożarty przez kretoszczury, czy napadnięty. Jak to jeden z nas. Łapy. Mówiąc, mało mnie to obchodzi. Mam czekać, więc czekam. Dima zaoferowała mi dużo złota za to zlecenie, więc nie będę marudził. Przekaż jej wszystko, co powiedziałem. Ale jeśli jakimś cudem byś go gdzieś znalazł... No ja bym dokończył tą misję. Natychmiast wróć do mnie. Muszę wiedzieć, co dalej robić. Jak już tu jestem... O, może poszukam go razem. Chyba nie. Razem. Jeśli uda nam się go znaleźć, nagroda o. Z pewnością będzie większa. To dobra taktyka. Wiem. Siedzenie tutaj jest całkiem wygodne. Ruszyłbyś się w końcu, odkąd przybyłem do tej wioski, siedzisz tylko i zapijasz się piwem. Pokaż mi chociaż, gdzie powinienem rozpocząć poszukiwania. Dobrze, tylko już tak nie krzycz. Głowa dalej mi pęka. Myślę, że wiem, z której strony wioski powinien nadejść. Możliwe, że po drodze coś go zatrzymało, jeśli wiesz, co mam na myśli. Zaprowadzę cię tam, ale pod jednym warunkiem. Nie przyniosę ci więcej piwa. Gdy będziesz już rozmawiał z Dimą, oszczędź jej informacji, w jakim stanie mnie znalazłeś i powiedz, że pomogłem ci w poszukiwaniach. A pomożesz? Przecież powiedziałem ci, jak wygląda i gdzie możesz go znaleźć. Nie wiem, niech ci będzie. Niech ci będzie, prowadź. Nie chcę mi... O kurwa. Thunder, przecież my tam za 300 lat, kurwa, dojdziemy. I o cię kryńca. Nie. Kurwa. Przecież my tam... Teraz bym sam tam
Thunder, Menelu jebany. O, dobra, jest mu sensu. Dobra, jakby on miał tą drogę, kurwa, iść tak jak chce, to ja już bym chyba sam wolał. Pewnie tu już bym się znudził po 10 minutach. Niech chociaż pokaże, gdzie to jest, powiemy Dimie najwyżej, że tego, że pomógł. Bo tak to nie wiem, czy mi się chce w sumie solo to szukać. Weźmy, odpalmy pochodnie. Mam pochodnie w ogóle? Nie, mam mapę, a pochodnie? Mam. Bo coś tak słabo widać. To jest deszcz, który siąpa. O kurwa, sorry. Dobra, leśny ścierwojad na pizdę walony. Drugi leśny ścierwojad na pizdę walony. Dobrze, że one przynajmniej nam aktualnie nic nie robią. Jak tu się chowała broń? Nie, raczej nie tędy. Zapomniałem, którędy się chowała broń, którym przyciskiem. Ale już dobra. O, uwaga, niebezpieczeństwo. Tego znaku nie widziałem, nie podoba mi się ten znak. Ale chyba już tu byłem. Co tu może być? Cieniostwór? Nie wiem, co tu może być. Ale w sumie to chyba wolę zapisać, bo ostatni save mam kurwa w mieście, jakby mi giera wywaliło, to on się chyba popłakał. Jakby miał 21 minut przechodzić. Szybko mi zawsze czas mija przy goticzku. O kurwa, jakie tego. Czarny szczur, dzik. O, jeszcze dzika strzeliłem, no dobra. Jesteśmy na miejscu. Nie widzę tu nikogo, ani żadnych śladów. Oczekiwałeś, że będzie tu stał wielki drogowskaz z napisem tędy do zaginionego człowieka Dimy? Rusz się trochę. Nie za to płaci ci Dima, żebyś się teraz obijał. Rozejrzysz się po okolicy, to z pewnością coś znajdziesz. A ty? Stanę na czatach, żeby przypadkiem nic cię nie zaszło od tyłu. Dzięki. Takiego wsparcia oczekiwałem. Jeszcze coś. Z tego, co mówiła Dima, to jakiś chudy, wysoki gość z ciemnymi włosami powinien nosić na sobie fartuch kowala. Dobra, posłanie z Dimy. Najpierw zabijmy te dziki. Szybciutko. Weź mi, bo tu mi expa zabierasz. Przestań, chłopie. Spacją się zabiera. Już tak dawno nie grałem, że... O, kły w ogóle. Rzadko się trafia chyba na kły, albo od niedawna dopiero umiem w te umiejętności kłowy. Dobra, tak dawno nie grałem, że w ogóle zapomniałem, że na spacji się kurwa tego. Ty, tam coś się świeci. Na czerwono, widzicie to? Po lewo. Idziemy tam, pewnie... O, już znalazłem. Daleko kurwa zajść nie musiałem, ale pewnie to jest jakiś jebany cieniostwór albo coś. Gdzie tam się coś świeci? Zwłoki. No, nie wygląda jakby miał fartuch. Ale ma strój myśliwego. To co, nie wezmę jak wezmę. Ale jeżeli to myśliwy tu padł, to już mi się to kurwa nie podoba. Poczekaj, panie szczuru. Ty, ja mu nic nie robię temu szczurowi. Halo? To jakieś... Jo, cię kręcam, przecież to nie na mój poziom jest. Czarny szczur wielki. Kurwa, a tamto to co jest? Warg? Nie, no to ja z tym łukiem to ja z 300 strzałów zużyję. Dobrze, że chociaż zbroję mam kurwa na jakimś logicznym, normalnym poziomie. Trzeba chyba zainwestować jednak w zręczność, a nie okradanie frajerów. Trzeba będzie chyba wrócić do miasta i w zręczność pójść. Dobra, ty, jak tam są warki, to ja to... To ja nie wiem, czy ja tam chcę iść. Szybki save. Szczególnie, że ja... Oj, nie wiem, czy save na save to dobry pomysł. Bo jak wywali, to... To nie jest dobry pomysł. Ale już dobra. Trzeba pamiętać, żeby tu nie zapisać. No z wargami sobie nie poradzę, kurwa. Nie ma takiej szans. Także na razie spasuję na chwilę. Szukamy, czy coś się tu nie... Kurwa, te szczury. Dobra, mam pomysł. One są giga ciężkie. Tam są dziki. Ty, w sumie to nie wiem, czy tu byłem. Strasznie za dużo mobów jest. Chodźcie szczury, to on mi na pewno pomoże tym razem. Pomóż. No pomóż. No ale pomocny. Dobra, taktyczna pozycja górna. I bijemy. Mam nadzieję, że on się nie wypierdoli, ale na szczęście ta gra jest skonstruowana w całkiem spoko sposób. Że raczej rzadko się zdarza, że... No jest to... Gościu jest mocny. Znaczy rzadko się zdarza, że postacie, które są ważne, fabularne, się wypierdalają. Tak samo jak w Gothiku. W Gothiku 2 właśnie było tak, że się wypierdalały. Także na szczęście. Trochę tutaj popracowali nad tym. Podoba mi się to. Mięso kopacza. Dobra, szybki saveik. Szybki bill. Kim jest szybki bill? Nadal nie wiem.
W ogóle, o, wiem co, opowiem wam historię dzisiaj. Dzisiaj miałem taką muzyczkę w głowie, bo ona mi się śniła. Jak wstałem, to się obudziłem już z tą muzyczką i mówię, słyszałem tą muzyczkę, gdzieś ją słyszałem, ale gdzie ja ją słyszałem? I tak kurwa z pół godziny i po pół godziny rozkminiłem, gdzie dopiero słyszałem muzyczkę, ale znalazłem. A, bo to nie jest ta mapa, by trzeba było taką ogólną mapę ogarnąć. Okazało się, że to była muzyczka z trailera tego. Trailera, mapa wioski Seedbach? Nie, taka ogólna mapa, tak. Mapa Archolos. Okazało się, że to była muzyczka z Matrixa, posłanie z Dimes. Sander zaprowadził mnie ścieżką w lesie na północ od Seedbach, którą powinien iść do wioski zaginiony mężczyzna. Rozejrzę się trochę po okolicy, może coś znajdę. Nie chcę zostać tu zbyt długo, bo mimo, że te wszystkie opowieści o bestii to pewnie wioskowa plotka, to lepiej mieć się na baczność. I tutaj spotkam kurwa bestię, no już mi się nie podoba to. Jeszcze jest ciemno, jak w dupie. Widzę krew, więc myślę, że jest tu strasznie kurwa dużo jaskiń. Też mi się wes... Chyba idę w dobrym kierunku. To też mi się bardzo nie podoba. Dużo jaskiń, tam coś świeci na czerwono. Nie podoba mi się, ja nie mam łuku na ten poziom. Krew, ale... A, tutaj jest krew, idzie. Taki rdeścik, trzeba uważać, trzeba badać. O, jest! O, cholera. Witam serdecznie. Złoto, tutaj jakiś kurwa, mikstura swobodnego spadania do nauczenia się, mikstura oddychania i pas awanturnika. Chyba to jest spoko pas, nie wiem jaki ja mam pas aktualnie założony. Co mam za pas? A no, chyba trochę lepszy, bo jest ostrzały, obuchy, strzały. No trochę, ale plus z pancerzem kolczastym, obrona przed wszystkim plus 5. Czyli to jest mój pancerz. No nie? Pancerz kolczasty. Tak jest. Więc akurat OP plus 5 obrony. Także będziemy jeszcze bardziej tanki. Bierzemy to obalone drzewo. Szybko trochę zetniemy. I ocie krynca. Teraz to ścinamy. Dzięki temu będziemy mogli strzały szybciej wydobyć. Oj, już mi się nie podoba, że coś mnie tu warczy. Jaka jest mroczna muzyka, kurwa, w tym lesie. Nie podoba mi się to wszystko. Ło, kurwa! I ocie krynca, Ty bijesz dużo? Kim ty jesteś? Czarny wilk. Dobra, to jakiś frajer. Bob. Tak zwany. Ale nie należy lekceważyć tutaj przeciwników. Nic tu nie ma. Tutaj Bob, a tutaj zaraz kurwa warg mnie zabije. Ugryzeniami? No, jakoś tak. Wychylimy delikatnie. Ja w ogóle mam tak, że ja się strasznie wczuwam w gierki zawsze. Więc to jest śmieszne, bo ja zazwyczaj właśnie jak gram i coś się wczuwam, szczególnie jeżeli coś ma taki klimacik jak ma teraz, to ja zawsze kurwa jakbym chciał za ścianę wyjrzeć. O kurwa, co tu się dzieje? Tego nie da się otworzyć? Nie no, co ty gadasz, że się nie da otworzyć? No nie da się. A tam coś fajnego. Może gdzieś klucz musiałem znaleźć. A tu jakieś zbugowane jest, czy co? Bo coś mnie tu za mocno świeci. Chodźmy jeszcze pozabijać troszeczkę krwiopijców, bo to się zawsze przyda. Zawsze tu jakieś kawałki drewna, zawsze to jeden krwiopijca martwy, zawsze takie skrzydła, zawsze jakiś expik. Warto jest expić, warto jest zabijać potwory w tej gierce. No jeżeli ja to będę wszystko robić na odcinkach, to ja wiem o tym, że wszystkie odcinki, które nagram, to będą w tej serii miały kurwa, to będzie 800. Ja nie umiem mówić dzisiaj po polsku. Ja w ogóle nie umiem jakiemukolwiek mówić. Ja w ogóle w mówienie to słaby. Ale kij. Że te wszystkie że łączna ilość odcinków będzie wynosiła kurwa 80 w tej serii. Nie podoba mi się to do końca. Z jednej strony okej. Okay. Ale z drugiej strony, no nie wiem, czy tyle odcinków to jest odpowiednia ilość odcinków. Fajnie by było też nagrać nową serię, więc jeżeli masz jakieś pomysły na gierkę, to śmiało. Cyberpunka nie nagram. Grałem, ale nie mam tam dużej ilości FPS-ów. Tak raczej, żeby se pograć na 30, to da radę może. Ale żeby jeszcze nagrywać, no nie. Niedźwiedź to akurat pas tak zwany jest robiony. Idziemy jeszcze do goblinów? No idziemy, bo to zawsze jest free expik.
Free XP, zaraz się okaże, że tam jakiś Giga CF Goblin będzie. I po moim Free XP'ie. Fajne jest to, że są fajne, szybkie zapisy i nie muszę kurwa czekać 30 minut. Na takie misje jak teraz, gdzie nigdy nie wiadomo, czy ci zaraz kurwa niedźwiedź na mordę nie wyskoczy, to akurat jest pozytywna informacja. Gobliny raczej nie powinny stanowić już zagrożenia dla mnie. No i tak jest. Może te czarne gobliny... Oj. Może czarne gobliny jeszcze były w miarę ciężkie, szczególnie jakby było ich z 30, bo one kurwa taką giga watachą atakują. A wiadomo, że watacha nie gryzie, watacha pożera. Dobra, ty, bo ja sobie idę, ja już się oddaliłem fest daleko. Wydaje mi się, że ja sobie tutaj bym te skóry pozbierał, pozabijał te wilki, bo ja sobie posprzedaję to wszystko. Pewnie się zgubię jeszcze ze 3 razy, więc to chyba nie ma sensu. Może uda mi się jakąś warkę ubić, zobaczymy. Jak będzie coś ciekawego turbo, no to oczywiście, o kurwa, zębaczy, spierdalamy. No to chyba jednak nie zatrzymuje odcinka. Ewakuacja! Bym tylko nie spadł. Polnego, a co nie wezmę, jak wezmę. Dobra, to może chodźmy z powrotem już, ale to i tak wam zatrzymam odcinek, bo jeszcze może pewnie coś upoluje. A gdzie my w ogóle jesteśmy, kurwa, na mapie? Już tak daleko zaszedłem, że jestem w kopalni Araxos? I ocie kryńca. Ty, to ta mapa nie jest taka duża, taka właśnie spoko, że trochę pójdziesz, trochę pozabijasz, ale nie są to jakieś gigantyczne odległości z miejsca na miejsce. No wiadomo, że jakbym całą mapę musiał przejść, to by faktycznie były. Ale póki na razie to dość spoko. Idę jeszcze pozabijać i widzimy się, jak już dojdziemy do tego zioma, przekazać mu informację, że niestety posłaniec jest tak zwany dead. Witam z powrotem widzów. Ciało jest wręcz zmasakrowane. Rany nie wskazują jednoznacznie, co spotkało tego bejdaka. Dobrze, że Sander powiedział mi o stroju kowala, bo w innym wypadku trudno byłoby je zidentyfikować. To musi być człowiek Dimy. Okolica rzeczywiście jest niebezpieczna. Powinienem wracać do Sandera. No jest taki problem, ponieważ Sander powinien znajdować się w tym miejscu, ale kurwa, Sandera nie ma. I jest to zaplanowane, bo widzę, że jest nowy wpis. Jeszcze tego brakowało. Teraz zaginął również Sander. Mam nadzieję, że nie spotkał go taki sam los co tego kowala. Na drodze w kierunku wioski chyba widzę kufel. Może zaprowadzi mnie do Sandera albo tego, co z niego zostało. Widzę kufel? O kurwa, jest niebezpiecznie, widzowie. Trochę cykam. To jest ciemno jak w dupie. Nic tu kurwa nie widać. Ja bym poszedł do tamtej jaskini, a i na własnej skórze przekonałem się, że jedna kurwa z wargami to nie ma co zadzierać. Na hita my ściągałem, na 2 hity jak mam pół... No jak mam pół HP to 2 hitki. Więc trzeba uważać dość mocno. Ja tu nic kurwa nie widzę. Czy tu jest, w tej gierce jest ta ciemno, czy ja mam jakiś ciemny monitor, co się dzieje? Może mam trochę ściemniony monitor, ale nie wiem. Ja nic nie widzę, widzowie. O, widzę warki, kurwa. Dobra, spierdalamy. Nie damy rady do tej jaskini. Może kiedy indziej. Idziemy szukać Sandera. Podoba mi się ta muzyczka, podoba mi się ten mroczniejszy klimat. Idziemy. Mam nadzieję, że coś mi zaraz, kurwa, nie wyskoczy. Jakiś duch w lesie albo coś takiego. Bo tutaj lubię sobie takie twórcy gry zrobić. Niespodziankę. No, widziałem kufel, ale Sandera ni chuja nie ma. No, widziałem ten kufel. To ja mam się tam cofnąć? Odpalmy pochodnie może. Może delikatnie lepiej będziemy coś widzieć. No i mówię, że widziałem kufel. No widziałem kufel. I może mnie to zaprowadzi do Sandera albo to, co z niego zostało. No właśnie, kurwa, szukam. Czy tu będzie? Czy gdzieś tam? No szukam, tam nie ma. Tu po lewo, no też nie było. Tu były jedyne, co to były wargi. Zaczyna się robić naprawdę, kurwa, ciemno. Czyli jest noc w gierce. No jest problem, bo ja z tą małą pochodnią to, kurwa, nic nie będę widział. Mi się trzeba było wrócić do wioski. Może jest jakaś jeszcze podpowiedź. Mam nadzieję, że nie spotkał go na drodze w kierunku wioski. Chyba widzę kufel. Może zaprowadzi mnie do Sandera. Albo tego, co z niego zostało. No, widziałem kufel. No kufel był tutaj. Ale jakim cudem ma mnie to zaprowadzić do tego, co zostało z Sandera? Albo do Sandera? A może Sander po prostu był pijany i stwierdził, że piwo to jest świetne rozwiązanie, kurwa. Tą kopa bym sprzedał. Idziemy z powrotem do wioski. Może znajdziemy go w tej jebanej karczmie, bo tutaj widzę, że średnio chyba z tym Sanderem. Zabijmy te polne bestie, one na hitka są. Tyk. Spacja. Muszę kurwa, chwilę nie grałem i mówię, kompletnie zapomniałem, którymi się przyciskami zrobi. Niczego tu nie znajdę. Niczego tu nie znajdę. Gdzieś tu jest Sander.
Ja nic nie widzę. Fajnie by to było w... A, jest tu chyba, tak? Tak, dobra. Co tu się odjebało? Co ty tu robisz? Czemu uciekłeś z lasu? Uciekłem? Musiałem zalać czymś te myrtańskie pomyje, którymi mnie poczęstowałeś. Z początku smakowała mi ta piana, ale po kilku godzinach dalej nie mogłem się jej pozbyć z ust. Jeszcze by mnie któryś z tych wystraszonych wieśniaków wziął za tę ich całą bestię. Czekałem tam na ciebie już nie wiem ile i jedyne piwo, które miałem przy sobie na czarną godzinę, akurat mi się skończyło. Więc wróciłem w stronę wioski. Chyba nie wystraszyłeś się wilków czy kretoszczurów, chłopcze, że zacząłeś mnie szukać. Thunder, posłuchaj mnie. Pomyślałem, że mogło cię spotkać to samo, co człowieka, na którego czekałeś. Naprawdę? Co z nim? Nie żyje. Znalazłem zwłoki w lesie niedaleko stąd. Cholera. Jak wyglądał? Jebsko. Tak jak opisywałeś. Szczupły brunet w stroju kowala. Trudno było lepiej się przyjrzeć. Jego ciało nie było w najlepszym stanie. Łagodnie rzecz ujmując. To chyba on. Wygląda na to, że sprawy się trochę pokomplikowały. Co masz na myśli? Jak Dima się dowie, że człowiek, z którym miała ubić interes, zdechł tuż pod moim nosem, to chyba mnie żywcem wypatroszy. A jak nie ona, to mój kapitan. Chyba będzie lepiej, jeśli zaszyję się tutaj na dłużej. Najmniej aż sprawa trochę nie ucichnie. To co mam jej powiedzieć? Prawdę. Dowiedziałeś się ode mnie, że nasz wspólnik odszedł z tego świata, a ja nic. Nie no, teraz to już mnie wkurwieje, Sonder. Jakoś będzie musiała to przełknąć. Oczywiście, że podkablujemy. 60, witam serdecznie. Nie wiem, pewnie znowu urżnę się do nieprzytomności. Spartaczyłem tę robotę po całości. Nie dziwi cię stan, w jakim go znalazłem? Cholera wie, co go tak załatwiło. No już nie mój problem. W tych okolicach i dzisiejszych czasach to mogło być wszystko. Nawet ktoś z tych wygłodniałych uciekinierów. Jeśli wyczuł przy nim trochę kosztowności. Gdy Dima przekaże sprawę Lorenzo, ten z pewnością wyznaczy do tego zadania kogoś z oddziału łowców. Oddział łowców? Nie słyszałeś o nich, młody? Nie dziwię się. Wolą pozostawać w cieniu. Trafiają do niego jedynie najlepsi z najlepszych. No to chyba ja tam będę. Mistrzowie kamuflażu, skradania i strzelectwa. Nikt nie załatwia trudnych kontraktów tak dobrze jak Wydział Specjalny FBI, CBŚ, CIA. No lepiej było gorzej. Polska policja, najlepsze oddziały. Dobrze słyszałem. Mamy kolejną ofiarę bestii. Na to wygląda. Najdosa. Jest gorzej niż myślałem. Jeśli tak dalej pójdzie, to w końcu spróbuje dorwać też mnie. Nie no, nie panikuj. Muszę znaleźć nową pracę. Ta jest zdecydowanie zbyt ryzykowna. No i chuj. Chcę potrenować, a co ty mnie nauczysz? Pewnie siły, skoro masz... Dobrze. A kuszę? No to nie chcę kusz się uczyć akurat. Dobra, jedna misja wypełniona. Jedna misja, znaczy wypełniona. No będziemy jeszcze musieli wrócić do miasta. Udamy się tam dzisiaj. Mam przynajmniej taką nadzieję, że zdążę to zrobić, bo już jest ta minuta odcinka. Szybki sejwik. Strasznie zawsze jak zaczynam te odcinki, tak szczególnie po wstaniu, to ten czas jakoś tak płynie, kurwa, zdecydowanie zbyt szybko. Tutaj sobie walniesz buszka, tutaj sobie coś pogadasz na odcinku, tutaj coś zrobisz, tutaj znajdziesz kogoś. Nagle patrzysz, a tu koniec odcinka, ja mam wrażenie, że dopiero się rozkręcam. Kimnijmy się do Rona, bo to nie ma na co w sumie czekać. I, no dobra, przychodzą, już chciałem coś opierdolić. Opierdolić. Jednak można. Idziemy do Bodowina. To jest dość ważne zadanie. Wydaje mi się, że Bodowin znajduje się gdzieś tutaj na dole. I to jest chyba to przejście do Bodowina, tak? Czy ja dobrze kojarzę? Nie wiem. Kiedyś się strasznie jąkałem w ogóle. Miałem taką fazę. To przecież zioma. Strasznie się jąkaliśmy i tak nawzajem się napędzaliśmy na to, że się jąkaliśmy, jakkolwiek dziwnie to nie zabrzmi. To jest droga do Bodowina? To jest droga chuj wie gdzie.
A gdzie znajdował się Bodowin? Czy Bodowin znajdował się tędy? Nie, wydaje mi się, że to nie jest droga do Bodowina. Wydaje mi się, że nie wuja. Ja chyba kojarzę tą drogę do Bodowina. I to nie wygląda jak droga do Bodowina. Prawda? Chyba prawda. Chyba to nie może być droga do Bodowina. Chyba źle żeśmy poszli delikatnie. Próbujemy jeszcze... Chyba wiem, która to będzie brama. Jeżeli to nie jest ta brama... A to nie jest tam, gdzie my szliśmy? Nie, to chyba gdzieś obok. Ile tych kurwa brań? Co to jest za brama? Zachodnia. To jeszcze jest wschodnia? Jakie tu są kurwa mapy? Ja mam w ogóle jakąś mapę Silbach na przykład? Mapa Silbach by się przydała. Mam taką mapę ową? Kieszeni? Ale my musimy mieć kurwa wielki plecak na sobie. Archolos ze znacznikami. Nie. O, mapa wioski Silbach. Dobra, czyli są jakby cztery wejścia. Spoko. To nie jest jedno z nich. W sensie jest jedno z nich, ale to nie jest jakby przejście, którym zamierzam udać się do Bodowina. Trzeba porozmawiać z Bodowinem, wracać do miasta, oddać questy i zakończymy wtedy odcinek. Któreś z tych wejść, to jest wejście, którym właśnie wracaliśmy. Chyba tędy, nie? Tutaj szliśmy i tutaj wypełniliśmy teraz tą misję. Tak, jestem teraz przekonany na 99%. I wydaje mi się, że na 99% musimy udać się teraz tutaj. Tuń się, bo ja ciebie kurwa zabiję zamiast polną bestię, mnie w kurwę. Felix. Dobra, ten Felix to w ogóle jakiś bob jest straszny. W tych Silbach to same bobki. Znowu jedna z tych przeklętych bestii. Jak ja trzy razy więcej biję od tego Felixa. Kurwa, spacją się chowa, a nie escape'em. O, mogę... Ty! A... No dobra. No nieważne. Myślałem, że te drewno się odnawia z czasem. Tu mamy gościa, który może nas potencjalnie nauczyć zręczności. A my mamy 17 punktów nauki. Z drugiej strony, ja się tej zręczności niestety kurwa dużo to nie nauczę. Słuchaj. A nie, ty mnie... A, nie nauczysz mnie nic? A, masz... Mogę ci mieszko opierdolić. No to co, jak nie, jak tak. Nie nauczy nas już zręczności, bo nas nauczył tego, co mógł. Już jesteśmy zbyt dobrzy na jakby... Na jego poziom, że jesteśmy lepsi od niego, więc nas nie nauczy niestety. Sodek. A łuków ile mamy w ogóle? Łuków jesteśmy... Łuki. Łuki. Wojownik 34% mamy łuków. Chyba. Te łuki będzie spoko są, bo dzięki temu szybciej strzelamy, więc warto jest jednocześnie łuki rozwijać i zręczność. Pamiętam, że w Gothiku 2 chyba rozwijałem tylko i wyłącznie łuki. Nie tylko i wyłącznie zręczność, a w ogóle nie inwestowałem w łuki niestety. I chyba był to... Chyba? A i wydaje mi się, że był to błąd. Nie zupełnie. Słyszałem, że potrzebujesz ziół leczniczych do twoich badań. Zaiste potrzebuję. Może powiesz mi jeszcze, że przysłał cię ten półgłówek Ernesto? Dałem je Gidi Araxos, wieś się o konflikcie szybko rozeszli się po mieście. Dałem je... Przysyła mnie Gildia Araxos. A czego, szanowna Gildia? Tak się składa, że Ernesto jest naszym bliskim klientem i przybywam, by rozwiązać wasz spór. No tak, mogłem się tego spodziewać. Swój swojego zawsze będzie kryć. Jakie są zatem wasze warunki? Może po prostu poszukałbym dla ciebie takie, że zapomnisz o całej sprawie? Wieś się najpierw to. Wieści o waszym konflikcie szybko rozeszły się po mieście. I bardzo dobrze. Niech wszyscy wiedzą, jak Ernesto traktuje swoich klientów. Ostatnio wysłał do mnie smarkacza, który zamiast ziół przyniósł bezużyteczne chwasty. Pamiętasz, jak wygląda... No to już wiemy, no. Smarkacz. Ale zapytam. Kuzielec! Z rudymi włosami. W dodatku z gęby brzydszy nawet bardziej niż ty. O ile pamiętam, miał na imię Roth. Jesteś pewien co do imienia? A to są ci... No. Ostatnio wielu smarkaczy o głupich imionach zawraca mi głowę. Zastraszmy go? Nie. Może nie, co? Może po prostu poszukałbym dla ciebie tych ziół. A ty zapomniałbyś o całej sprawie? Pamiętam, że spośród tej wiejskiej zgrai byłeś najbardziej przydatny. A sam po zioła nie pójdę. Receptury same się nie napiszą. No racja. Niech ci będzie. Przynieś mi 10 ziół leczniczych, a zostawię Ernesto w spokoju. Spoko? Możliwe, że mam. No nie mam.
Niestety. Ile te zioła lecznicze, zioła lecznicze, zioła lecznicze, korzeń leczniczy, roślina, ziele lecznicze. Mam niestety tylko i wyłącznie 5. Słuchaj, jakbyśmy pohandlowali i kupiłbym od ciebie... O! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Przyniosłem dla ciebie zioła. No i dogadani. Dobrze. Widzę, że Lorenzo wyciągnął wnioski i w końcu przysłał mi kogoś kompetentnego. Nie znajdę tych ziół, nie wuja. Czy to znaczy, że już żywisz urazy do Ernesto? Żywić to żywię, ale niech wam będzie. Zostawię go w spokoju. A teraz odejdź. Muszę wracać do pracy. Okej. Okay. Wyrwać fasny. Dobra, fajnie, spoko. Podoba mi się dzisiaj produktywny odcinek. Załatwione dwie sprawy, wracamy do miasta. Wracamy najpierw do naszego, do Silbach. Później wracamy do miasta i z miasta udajemy się do gildii i oddajemy misję Ernesto. Jeszcze, o, a co wy tu za słowiański przykus? A wy kto? Mamy sprawy do wyrównania, kolego. Teraz cię zabiję. A my razem. No dobra. Śmieszne jest to, że zawsze te boby to straszne boby. Tośmy ze sprawy wyrównali. Zlecenie Petry. List, który mieli przy sobie bandyci obok Silbach. Został podpisany przez Petrę. I to na nas zlecenie jest? Pokaż. Przyciski mi się wszystkie mylą. Zlecenie przez Petrę. Nie, nie, nie. Jest to zlecenie. Halo. To chyba, nie? Zlecenie Petry. Jakiś półgłówek próbował mnie okantować w Silbach. Z tego co mi powiedział, śpieszno mu do miasta. Rozejrzyj się na drodze między wioską a pracownią Beduira. Zajmijcie się nim, żeby nikt nie zauważył. Chcę odzyskać swoje towary albo chociaż złoto. A! A no tak. A to... O! Petra to jest ta laska, co nam dała chyba rzeczy. Reszta jest wasza. No to... A! No to pamiętam już o co chodzi. O, Petra to jest ta laska, która miała nam załatwić wejście do miasta i dała nam towary. I ja sobie te towary, że tak powiem... No, że tak powiem, nie zdążyłem jej jeszcze oddać. I ona wynajęła tego. Rozumiem. Tą Petrę chyba znajdziemy też w mieście, koło gildii. Więc tam się udamy. Właściwie to udam się tam w następnym odcinku, bo to i tak co nie ma co. I pogadamy sobie z Petrą. Oddamy questy dla Lorenzo i tego drugiego ziomka, w sensie dla gildii kupieckiej, ale dla tego ziomka w sensie. No ale to robimy dla gildii kupieckiej. To trochę bardzo skomplikowane. Jak oglądasz, to wiesz o co mi chodzi, mam nadzieję. Możesz zostawić lajka, napisać komentarz, wpaść na rewinda, linki w opisie na Twitcha, poddymiamy. I tyle. Widzimy się jutro, bo odcinki na tym kanale są prawie codziennie. Do zobaczenia. Wesołych świąt jeszcze raz, chociaż chujce już po świętach. Trzymajcie się.